Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kamiksur. Dzisiejszy odcinek kieruję dla tych, którzy chcieliby się włamać na czyjeś konto popularnej grze markonem.pl. A więc tak, nasz kumpel loguje się na przykład na postać nieznany. Oj tam. I na przykład hasło jest jakieś trudne, my go nie możemy rozszyfrować, ale tak, zalogował się. Na przykład nagle musiał, nie wiem, pan go zawołał, co nie, musiał po prostu iść, bo go zawołali. No i tak to my bierzemy prawie wszystkie myszy, zbadaj element. I teraz szukamy takiego okienka, R menu, to jest to prawe menu, znaczy moje prawe menu. I rozwijamy je tym takim malutkim trójkącikiem. Tu mamy R panel, klikamy go, menu, i tu klikamy sobie, i tu mamy na przykład backgrounda i lock panel, to nas najbardziej interesuje. Otwieramy i teraz mamy login, otwieramy też login button, otwieramy to pierwsze, drugie, ulogin text, to jest login. Tu mamy hasło i gdzie tu pisze typę. Równa się password, zmieniamy to na typę, równa się TIXT i klikamy tu gdzieś obok i automatycznie nasze hasło zmienia się w zwykły tekst. Możemy też tak zrobić z naszym loginem, ale login nie będzie trzeba tak robić, bo sami wiecie jak to jest. A więc można teraz coś takiego zrobić i to jest nawet bardzo, no, takie inne. Jeszcze nie widziałem nigdzie w internecie, żeby ktoś coś takiego robił. Innym sposobem jest też wejście w opcje. I tu mamy gdzieś bezpieczeństwo bodajże. Zapamiętane hasło. Jeżeli tu znajdziemy taką witrynę Margonem, to tam będą zapamiętane hasło. I wyświetl hasła, wtedy weźmiemy OK. Będą tu hasła wszystkie, jakie tam się zapamiętały. A więc to jest tylko takie przypomnienie hasła, a to jest już takie hakowanie hasła. A nie zalogujemy się na te pasy oczywiście, nie bądźcie tacy, no, do przodu. Możemy się zalogować na naszą postać inną. Nie, co ja piszę, miał być SMG. Teraz bardzo trudne, skomplikowane hasło. Enter. No i włącza nam się cała gra, oczywiście na silniku 31337.pl. Mamy tu fajne 3 mineczki. I leci. I leci nam muzyczka. Dobra, ja to wyłączę, bo to jakiś jest nie ten tego. No dobra. No i dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jestem bardzo, bardzo po prostu zachwycony, że chcieliście obejrzeć ten filmik do końca. To jest mój pierwszy filmik taki na YouTubie, więc dziękuję.